Szanowni Państwo, tak jak powiedział już przewodniczący, w dniu 27 służby mundurowe rozpoczynają protest. Protest, który będzie polegał na pikiecie przed parlamentem, przed Sejmem, a przypominam, że w tym dniu, czyli w dniu 27 o godzinie 9 rozpocznie się posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych, na którym będzie czytanie projektu rządowego dotyczącego obniżenia uposażeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych o 20% z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich. W pikiecie będą brały udział wszystkie służby mundurowe, to są tak funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej. I pikieta przewidziana jest na godzinę 9 rozpoczęcie, godzina 13 zakończenie. Dlaczego protestujemy? Dlaczego ta pikieta? Pikieta dlatego, że rząd praktycznie od końca ubiegłego roku poprzez procedowanie niekorzystnych dla nas rozwiązań doprowadził do dużego rozgoryczenia w służbach mundurowych. Te rozwiązania, które są proponowane, czyli obniżenie uposażeń z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich, są dla nas w takim kształcie nie do przyjęcia. Ta pikieta to również niezadowolenia z bieżącej sytuacji w poszczególnych służbach. To kwestie związane z niedoszacowaniem budżetów komend, braku waloryzacji uposażeń, kwestie związane z brakiem pełnopłatnych nadgodzin. Rząd funduje nam kolejne rozwiązanie, niejako przeszczepione z kodeksu pracy, natomiast te rozwiązania, które są dla służb mundurowych w jakiś sposób korzystne, omija. Jeżeli te rozwiązania polegające na obniżeniu uposażenia o 20% faktycznie weszłyby w życie, to służby mundurowe będą w gorszej sytuacji niż pracownicy systemu powszechnego. Do tego to w rzeczywistości doprowadzi.